my! Dzisiejsze zajęcia były nieco dłuższe niż planowaliśmy i w związku z tym Darek no, lada moment tutaj dołączy, ale żebyście panowie nie czekali, to ja już jestem do dyspozycji. Jeżeli chodzi teraz o mecz, prawda? Mecz po przerwie na reprezentację, mecz z liderem Ekstraklasy, z rywalem, który elektryzuje cały Szczecin, można powiedzieć. Także dla nas wiadomo, że maksymalna mobilizacja i to, czego oczekujemy wszyscy od naszej postawy, my od nas samych przede wszystkim, to na pewno pewnej też rehabilitacji za to, co wydarzyło się tuż przed tą przerwą na reprezentacji, czyli po tym nieudanym meczu w Sandecji, bo wydawało nam się, że po tym meczu z Lechem drużyna jest na dobrej drodze do tego, żeby wejść na taką ścieżkę regularnej, dobrej gry i punktowania. No, natomiast ten ostatni mecz pokazał, że jednak nie do końca potrafimy to utrzymać w jakimś dłuższej perspektywie. Na pewno wiele optymistycznych rzeczy, takich przede wszystkim jak powrót kontuzjowanych zawodników. Praktycznie mam do dyspozycji pełną kadrę, poza Jakubem Bursztynem, naszym trzecim bramkarzem. Praktycznie wszyscy są na ten mecz gotowi, do dyspozycji, także w naszym obozie pełna mobilizacja, maksymalna koncentracja i no, walka z ogromną determinacją o 3 punkty, o zwycięstwo, pierwsze zwycięstwo ligowe na naszym stadionie. Pierwszy mikrocykl był w dużej mierze poświęcony też na pewną taką diagnostykę, na testy, przede wszystkim testy szybkości, testy wytrzymałościowe. Tutaj pod tym kątem chcieliśmy zobaczyć, w którym miejscu są poszczególni zawodnicy. Kopalnia wiedzy dla nas naprawdę bardzo, bardzo pożyteczne te informacje. Natomiast no, tak jak już tutaj padło, jeżeli chodzi o taktykę, jak już padło stwierdzenie na temat szlifowania tej nowej taktyki, czyli tym się zajmowaliśmy, ale też sporo rzeczy, które do tej pory robiliśmy, po prostu chcieliśmy zrobić lepiej, chcieliśmy zwiększyć taki automatyzm, chcieliśmy przede wszystkim popracować nad szybszym rozegraniem piłki w ataku pozycyjnym. W tej przerwie, znaczy w tym okresie do następnej przerwy na reprezentację czeka nas 3 spotkania na własnym stadionie, także myślę, że to będzie 3 mecze, w których w dużej mierze będziemy stroną, przynajmniej tak zakładamy, tak chcemy. Chcemy być stroną dominującą, chcemy być w ataku pozycyjnym. W związku z tym nad tym elementem dosyć dużo pracowaliśmy, no ale też pamiętajmy, że 2 niezwykle ciężkie i ważne wyjazdy, Bytowia i Wisła Płock, to też będą spore wyzwania. Tam też będziemy chcieli narzucić nasze warunki gry, ale pewnie tam częściej będziemy też mieli możliwość do zagrania z kontry, a to jest element, w którym drużyna się dobrze czuje, szczególnie po powrocie z pasa de lewa, wykorzystanie tej jego szybkości, jego i Adama Dziurdzia na skrzydłach. Bardzo mocno liczę na to, że to szybko zacznie przynosić takie wymierne efekty w postaci większej liczby sytuacji podbramkowych, bo na razie nie stwarzamy tych sytuacji zbyt dużo i nasza skuteczność jest nie najlepsza, także to są też elementy, nad którymi chociażby dzisiaj też dużo pracowaliśmy. To jest sposób gry, który chciałbym, żebyśmy w niektórych meczach prezentowali już w tej rundzie. Na pewno powrót do zdrowia Jarka Fojuto mocno mi to ułatwia. Szkoda, że nie było ani Jarka, ani Sebastiana Wolukiewicza, który był na meczu reprezentacji, ale no, mamy sporo bardzo dobrych środkowych obrońców i myślę, że taki system gry powinien być czymś takim, czym możemy zaskoczyć przeciwnika. Tak, myślę, że jest do grania. Co prawda on dzisiaj tylko miał zajęcia regeneracyjne, także nie był z nami na boisku, nie trenował z piłką. Jest mocno zmęczony, rozmawiałem z nim i potrzebuje trochę odpoczynku, także dzisiaj dostał od nas taki lekki regeneracyjny trening. Jutro na popołudniowym treningu taktycznym już będzie z nami trenował i pewnie po tym treningu podejmę decyzję, czy go umieścić w 18. Chodź Darek, chodź. Jesteś usprawiedliwiony, także wziąłem to na siebie już, chodź. Ale jeżeli chodzi o jego zdrowie, nic mu nie dolega, także myślę, że
No liczę na niego, liczę na Marcina, że będzie w tym meczu do naszej dyspozycji. No na pewno nie jest to zwykły mecz, bo też byłem często, graliśmy tutaj w Szczecinie, to bardzo ciężkie były te mecze dla Lecha i zawsze wiedzieliśmy, że jest to trudny teren. Dlatego Lech na pewno spodziewa się również ciężkiego meczu. No ale będą też zmobilizowani po tej ostatniej porażce 3-0 i będą chcieli zmazać tę plamę. Myślę, że szykuje się po prostu bardzo ciekawe spotkanie. Znaczy ja myślę, że dla Lecha, przynajmniej ja to tak odczuwałem, że to nie był kaliber, nie ma się co oszukiwać, to nie był kaliber meczu Lech-Legia, ale to był też mecz takiego, no powiedziałbym, wyższego gatunku, taki mecz, gdzie no wiadomo było, że może nie do końca jak derby, ale przeciwnik wyjątkowy. Najlepszy na pewno to był nasz mecz z Lechem Poznań w Pucharze. Zgadzam się. No można tak powiedzieć, bo w meczu pucharowym z Lechem bardzo dużo rzeczy nam wychodziło i też dobrze wszystko wyglądało. Te inne mecze nie były wszystkie słabe czy bardzo słabe, ale na pewno na taki poziom jak z Lechem jeszcze w żadnym spotkaniu się nie wznieśliśmy i do tego będziemy dążyć, żeby to był taki nasz no, punkt wyjściowy. Uważam, że jest dwóch bramkarzy na tym samym poziomie. Jasiu, to jest Jaśmin Buris, to jest bardzo dobry bramkarz i ta rywalizacja z Matuszem była otwarta cały czas. Teraz trener rotował nimi praktycznie co drugi mecz. Każdy z nich bronił. No nie wiem, jak teraz wygląda ta hierarchia, ale ja bym się nie odważył powiedzieć, który z nich jest lepszym bramkarzem. Uważam ich za bramkarzy na tym samym wysokim poziomie. To czy wraca z pas, czy jest jeszcze przecież Marcin Listkowski. No dla mnie to nic nie zmienia. Ja staram się trenować dla siebie i dla drużyny jak najlepiej, wyglądać jak najlepiej i robić wszystko, żeby grać w każdym meczu. Wiadomo, że konkurencja jeszcze bardziej wzmaga tę czujność u każdego zawodnika, no ale no nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Darek był próbowany w meczu z Osadnikiem na tej pozycji. Zdobył jedną bramkę, ale jest to jedna z opcji. Przy czym pamiętajmy o tym, że po powrocie Łukasza Zwolińskiego, naturalnej dziewiątki można powiedzieć, i Spasa Delewa, który też taką dziewiątką może być, jak pokazują chociażby mecze reprezentacji Bułgarii, no to ta rywalizacja na tej pozycji zaczyna nabierać rumieńców i ja tylko się z tego cieszę. Na skrzydle. Czuję się lepiej, chociaż myślę, może to też być kwestia przyzwyczajenia, bo bardzo długo już nie gramy na pozycji numer 9. No ale nie jest dla mnie problemem wyjście i zagranie na dziewiątce. Jeżeli trener podejmie taką decyzję, to oczywiście zrobię wszystko, żeby zagrać jak najlepiej.